tam? Że? Tak, po gorąco. No. Masz cały spocony telefon już ode mnie. Jest chyba wodoodporny, co nie? Nie. No to będziesz miał mokry cały. Dzięki, Daniel, za polecenie. Zaczynamy spływ białką. Także dzięki poleceniu w ogóle wiem, że taki spływ jest. Fakt, że tu płycizna jest jak diabli. No, czego się nie robi, żeby popływać pupakiem, nie? Dwie rzeczy, o których nie wiedziałem, teraz wiem. Najlepiej łapie się powietrze od dołu, workiem. A druga rzecz, to wyczytałem w książce Daniela, żeby najpierw założyć poduszki, siedzenia, a dopiero potem pompować pimpaka. Nie trzeba potem wpychać tych poduszek. Czy siedzę? No, ja idę. Zimna woda? No, zimna. Fajna. Nie, zimna. Pa, pa. Bye. Bye. Do zobaczenia za 2 godziny. Okej. Okay. Bawcie się dobrze. O nie, o nie. Poczekaj, na tym stoję. To stoję na tym, wiesz? Boję się, że zaraz będę z tą świnią. Jaką świnią? A nie, nieważne. Ej, no ja też już nie mam miejsca. Zaraz ci dam. No, wiesz co, Lenusia? Tak. Siedź nawet na tej burcie, bo będzie wygodniej. To co? No, bo to jest płytko bardzo. Ale się też zlecę. To jest tylko taki kanałek. O, widzisz? No, bo tam jest dopiero rzeka. Wiesz? Tu jest dopiero rzeka. Ale ja muszę wsiąść. O nie! Jestem? Z Mary, myślałam, że to się zarwało. Nie zarwi się. Czy to? Czekaj. Okay. O, jakiegoś glona załapałeś nawet. Zobacz. To my znowu mieliznę, więc lepiej się przygotować. No, masz rację. Teraz to spróbujemy ominąć. Ło! Nie, no. To już jest głębiej. Zobacz, jaka czyściutka woda tu jest. Głębiej i tu już znowu jest płytko. No, ominiemy. Tu jest. Ale fajnie. Omijamy, nie? Oj. Widać dno. No, czysta woda, zobacz. Ale czyściutka woda tu jest. Wodorosty. No. A ile tu wodorosty? Dżungliście, nie? Co to jest? Kuby! Dwa powalone drzewa, ale nie są wysoko. O, jak przyjemnie chłodno. No, dziwne. Ciekawe, nie? Teraz tam jest bardzo ładnie lęka, ale mamy jedno przepłynięcie pod drzewem. Ja, powoli. Nie, tak, nie głową, do mnie, schyl się mocno. Okej, jak tam? Przejdziesz. Dobra, teraz ja. A gdzie są gałęzie? A co było, gdyby ten konar był cały, taki cały? No to trzeba by było przejść. Okej, tu zawracamy. Fajnie? Mhm. Na główkę? Super. No i okej. Ale tam ładnie. Jak ja mam zmieścić? Tutaj jest, powinien się tutaj położyć, wiesz? Dobra, na lewą stronę się połóż. Tak? Mhm. Dobra, powolutku. Jest. Mhm. Bardzo dobrze. Super, Lenka.
Uwaga na główkę, muszę się tylko odepchnąć. Okej, okay. No i już. Płynie się dalej, płynie się dalej, płynie, płynie, to co płynie? Płynie, płynie. Okej. Jaki tu spokój, la 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 la. Nie masz komórki, la 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 la. Nikt ci nie przeszkadza, la 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 la. Nikt ci nie wtłacza bzdur do głowy, la 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 la. Tu jest przyroda, tu jest spokój, tu jest woda i jest zielono. A to oznacza, że twój mózg odpoczywa i możesz sobie myśleć o różnych głupotach. A wiesz, że myślenie o jakichś głupotach to daje najfajniejsze pomysły? Uważaj na główkę. O, most! Tylko ja dostałem po łbie. Dobra. Takie totalne ruiny. Tak szumi. No, jakby ci to powiedzieć, wodospad mamy czy co? Co? Tu jest zejście, widzisz? To jest ten zabytkowy młyn. W białej wielkiej. Wyciągamy wszystkie toboły na zewnątrz. Tak? Komórka. Ale płoczy. No, skakuj powolutku. Jesteś? A żeby nie pipa na odpływu, nie? A jest woda. Dobra, Jona. Happy? Tak, tylko gorąco. A jaka zimna, fajna. Nie? Zimniutka, co? Ale weź te zamocz, zamocz wieduszki. Zamocz, bo ja też miałem brudne. Co jest za mały? No, ale gorąco. Wracamy, nie? Fajnie było, ale za ciepło. Ciao.